Rosjanki pokłóciły się o wojnę. Nagranie pełne wyzwisk pojawiło się w sieci. Młoda Rosjanka protestowała przeciwko wojnie. Usłyszała wyzwiska. Do sieci trafiło nagranie, na którym młoda kobieta w Petersburgu pokojowo protestuje przeciwko wojnie. Podeszła do niej starsza kobieta i zaczęła rozmowę o wojnie od wyzwisk. Swołocz. Sugwiastka A mówiła. W rosyjskim społeczeństwie wyraźnie widoczny jest podział pokoleń do akceptacji agresywnych działań Władimira Putina. Do kłótni doszło przed pomnikiem Tarasa Szewczenki, ukraińskiego wieszcza w Petersburgu. The Guardian opublikował nagranie z dyskusji dwóch kobiet w rosyjskim mieście. Młodsza przyszła pod związany z Ukrainą pomnik wyrazić swój sprzeciw dla działań wojennych. Miała na sobie żałobny strój, a w dłoniach trzymała białe róże. Jestem przeciwko wojnie, powiedziała do starszej kobiety, która do niej podeszła. Swołocz su gwiazdka, ta wyzwała protestującą patrząc jej w oczy. Naprawdę, odpowiedziała młodsza spokojnie. Naprawdę. Cóż, Jestem tu z powodu naszych żołnierzy, potem starsza kobieta zwróciła się do osoby, która towarzyszyła dziewczynie i filmowała zdarzenie. Rosjanin sprzedawczyki skomentowała Wówczas młodsza kobieta spróbowała wyjaśnić sytuację Przepraszam, ale komu niby się sprzedajmy? Nasi chłopcy tam giną w Ukrainie. Jestem tutaj również z powodu naszych żołnierzy. Poważnie? Nie chcę, żeby tam ginęli. Oni tam są z własnej woli. Tak. Tak, żebyś ty miała przyszłość. Dranie oboje. Rzuciła starsza kobieta, po czym odeszła. Protesty antywojenne w Rosji pod koniec lutego i na początku marca w kilkudziesięciu miastach Rosji odbyły się antywojenne protesty. Służby tłumiły zgromadzenia, zatrzymując demonstrantów. Do najliczniejszych manifestacji, przeważnie młodych ludzi, dochodziło w Moskwie i Petersburgu. Według niezależnego portalu Oft Info na początku marca zatrzymanych było ponad 10 tysięcy osób.